Cykl Mijane Mało Znane. Jesteśmy ponownie na Alei Henryka w górnej części tej ulicy, przy budynku, który obchrzanowiano i myślę, że wielu mieszkańcom od wielu, wielu lat kojarzył się z siedzibą służb, a konkretnie policji. Policji to dopiero w III Rzeczpospolitej, ponieważ wcześniej to była siedziba Milicji Obywatelskiej, co zresztą jest dalej widoczne, bo kraty w oknach na parterze mają inicjały MO. To jeszcze jest ten czas, ta historia, którą pewnie wielu pamięta. A jaka była wcześniejsza historia tego obiektu? Budynek wiemy, że został wybudowany początkiem XX wieku. Właśnie wtedy, kiedy większość obiektów przy Alei Henryka, no koniec XIX, początek XX wieku. Był to obiekt mieszkalno-usługowy. Także na piętrze były mieszkania, a na parterze lokale użytkowe. Wiadomo, kto był właścicielem, kto go wybudował? Nie wiemy niestety, kto był właścicielem, także trudno jest nam więcej powiedzieć coś. A co się w nim mieściło? Na dole wiemy, że była fabryka papy dachowej i tłuszczów technicznych Melcera, Józefa Melcera. Poza tym był też sklep bławatny Izaaka Parasola. Miał też swoją siedzibę, były tu biura adwokata Wernera. I co ciekawe, była też trafika Zaremskiego, to zresztą zostało uwidocznione na jednej z pocztówek, która się zachowała. Zaremski prowadził też biuro podróży Orbis, ale to biuro podróży było czynne tylko w niedzielę i święta. Niedzielę i święta nietypowo, nawet jak na tamte czasy chyba. To zgadza się, troszkę odstawało to od przynajmniej naszych przyjętych dzisiaj zasad obowiązujących. Ponadto wiemy, że jeszcze był też zakład krawiecki Lambergera. Czyli można powiedzieć, że rzeczywiście to był taki budynek, w którym toczyło się życie, prowadzono działalność gospodarczą i tak zapewne było do wybuchu II wojny światowej. Tak było do wybuchu II wojny światowej. Powiedziałam, że nie wiemy, kto był właścicielem, natomiast budynek wiemy, że budynek należał do osób pochodzenia żydowskiego i stąd jego losy w czasie wojny. To znaczy został on zarekwirowany i Niemcy tutaj ulokowali siedzibę policji. Siedzibę policji, czyli tych granatowych policjantów tak zwane? Tak, prawdopodobnie tak. I tutaj było też w związku z tym więzienie. Czyli nie najlepsze skojarzenia, myślę, dla mieszkańców Chrzanowa właśnie w okresie wojennym. W okresie wojennym nie najlepsze, no bo właśnie siedziba policji, więzienie, wiemy, że były też cele więzienne od podwórza w czasie wojny Niemcy utworzyli i sami mówili, że w związku z tym, że cele znajdowały się od podwórza, budynek nie był dobrze zabezpieczony. Ta historia, czy to przeznaczenie budynku, było kontynuowane już po zakończeniu II wojny światowej, ponieważ oprócz właśnie tego, że obiekt był siedzibą Milicji Obywatelskiej, ulokowano tu też struktury Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Jednym słowem budynek z obiektu, który kojarzył się z zakupami, stał się takim obiektem złych wspomnień. Ja słyszałam jeszcze w czasie wojny taką historię, że właśnie próbowano nawet uciec z tych cel, które znajdowały się na podwórzu. Tak, były takie przypadki. No tak jak powiedziałam, Niemcy sami określili, że nie jest to zbyt dobre miejsce na więzienie, ponieważ no, jest słabo zabezpieczone i takie próby były podejmowane i niektóre z tego, co też przekazano, no, zakończyły się sukcesem dla tych, którzy uciekali. Miałam też taki przypadek, rozmawiałam z jednym z mieszkańców Chrzanowa, który był nastolatkiem w czasie II wojny światowej. Oczywiście obejmował go już obowiązek pracy. Miał pracować w fabryce w Fabloku, ale jak sam powiedział, niezbyt mu było blisko do tej pracy i oczywiście jej unikał. Został za to aresztowany i właśnie opowiadał, że przebywał tutaj w tych celach więziennych na podwórzu. Później Urząd Bezpieczeństwa, czyli znowu można powiedzieć taki organ rygoru i restrykcji. Terroru społeczeństwa, zgadza się. Urząd Bezpieczeństwa, który w takim okresie przecież powojennym no, za główny cel postawił sobie prześladowanie
podziemia niepodległościowego. No i właśnie tutaj się mieściła siedziba. Stoimy przy właściwie styku dwóch budynków. Czy oba te budynki były siedzibami właśnie choćby tego Urzędu Bezpieczeństwa? Tak, dlatego że w czasie II wojny światowej Niemcy, zajmując te obiekty, połączyli z sobą kamienicę numer 6. Ona jest nieco wcześniejsza i niższa, jak widać, dwukondygnacyjna, bo jest tylko parter i pierwsze piętro. Połączyli właśnie z kamienicą przy Alei Henryka 8 w środku. I od tego czasu było to, oba te budynki miały takie przeznaczenie, były siedzibą służb porządkowych, bo policja przecież takie ma zadanie. Tutaj poruszyliśmy kwestię tych dwóch budynków, a ten sąsiadujący z nimi powyżej. Czy jego historia w jakiś sposób jest znana? Coś o nim wiadomo? Wiemy, że budynek, który jest narożnym budynkiem, czy właściwie dwa budynki, bo to też jest numer 2 i 4, powstał początkiem XX wieku. Wtedy mieścił się tam hotel Żyda Sellingera. Czyli generalnie można powiedzieć, ta część, górna część alei, to były przed wojną budynki użyteczności w jakiś tam sposób publicznej, i głównie w posiadaniu społeczności żydowskiej. Głównie w posiadaniu społeczności żydowskiej, tak jak powiedziałam. Pierwszy był hotel Sellingera i później te obiekty mieszkalno-usługowe, z zakładem krawieckim, z jakąś fabryką, z siedzibą adwokata.